Tesla. Tesla. Teslinek. Tesla. Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga gajapisze.pl o minimalizmie, zrównoważonym stylu życia oraz rozwoju osobistym. W ostatnim filmiku mówiłam o tym, jakie znaki świadczą o tym, że należałoby może zastanowić się nad takimi generalnymi porządkami i odwracaniem. Mówiłam też o tym, dlaczego odwracanie jest takie trudne. Jakie są takie blokady, bariery, z jakimi się spotykamy, kiedy czujemy, że powinniśmy odwracić, ale coś powoduje, że nie możemy. Tak w ogóle na marginesie, to jestem u mojej mamy na wsi, w Pomiechówku. Przyjechałam na parę tygodni, korzystam z tego, że mogę pracować zdalnie i jestem tutaj w otoczeniu przyrody. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc postanowiłam nagrać dla Was filmik w plenerze. Jeżeli chodzi o powody, które sprawiają, że odwlekamy odwracanie, to na pewno jednym z nich jest taki strach, lęk przed tym, że czegoś nam zabraknie. I ten temat też pojawił się w komentarzach. Pozdrowienia dla Kariny, która o tym też napisała. Więc postanowiłam się przyjrzeć temu tematowi z bliska i zastanowić się właśnie, co sprawia, że boimy się, że czegoś nam zabraknie, jak to w ogóle na nas wpływa i też jak sobie z tym takim lękiem poradzić. Strach przed brakiem, przed niedoborem jest przejawem takiego zjawiska o nazwie scarcity mindset. Scarcity z języka angielskiego to jest niedobór, brak. Natomiast mindset to jest po prostu jakieś takie nasze nastawienie, taki nasz stan umysłu, który rzutuje na wszystko w naszym otoczeniu. Tak naprawdę mindset, nasze nastawienie decyduje o tym, czy daną rzecz na przykład postrzegamy za negatywną czy pozytywną. Więc scarcity mindset to jest takie podejście do życia, które sprawia, że skupiamy się na niedoborach, na brakach, na tym, czego nie ma. Spodziewamy się, że czegoś nam zabraknie i to może dotyczyć każdej tak naprawdę życiowej sytuacji. Wyobraźmy sobie na przykład świadectwo szkolne, na którym mamy prawie same piątki i jedną trójkę minus. I nasze umysły działają niestety w taki sposób, że bardziej skupiamy się na tej trójce niż na szeregu piątek. Oczywiście w tym akurat przykładzie ta jedna zła ocena, na przykład jeżeli to jest dwójka, jedynka, może rzutować tak na to, że nie zdaliśmy, że oblaliśmy cały rok, więc ten szereg piątek nie uratuje nas przed tym, że nie zdaliśmy. Natomiast w życiu takie właśnie czarno-białe sytuacje zdarzają się dość rzadko. Innym takim przykładem, zaprosiliśmy na urodziny, na imprezę urodzinową piątkę przyjaciół i pojawiła się tylko czwórka z nich. To przecież nadal możemy się świetnie bawić. To mi się podoba na wsi chyba. Jeżeli pojawiła się tylko czwórka z nich, to nadal możemy się świetnie bawić na tej imprezie. Nie ma sensu wpadać w jakąś taką obsesję na punkcie tej jednej osoby, która nie przyszła, nie wiem, analizować, zastanawiać się dlaczego, co to znaczy, że ta osoba mnie nie lubi, że to tak naprawdę znaczy, że moja wartość jest kwestionowana. I właśnie tym jest nastawienie na niedostatek, ten scarcity mindset. To jest takie obsesyjne skupianie się na tym, czego nie ma, czego brakuje, co się nie udaje. Zazwyczaj scarcity mindset dotyczy albo czasu, albo pieniędzy. Rzeczywiście są osoby, które większość czasu, większość energii swojej uwagi poświęcają temu, czego im brakuje, czego nie mają, co chcieliby mieć. Ja też byłam kiedyś taką osobą, która raczej skupiała się na negatywach, na brakach. Myślałam o tym, czego nie mam, co chciałabym mieć, w szczególności co chciałabym kupić. I to jest związane z tym, że tak naprawdę nasza radość z zakupionej rzeczy jest dość krótkotrwała. Ona głównie się objawia przed zakupem, kiedy idziemy do sklepu, kiedy dokonujemy tego zakupu i krótko potem. Natomiast bardzo szybko ta radość z
wejścia w posiadanie tej rzeczy się ulatnia. I ten brak tej radości, brak tego bodźca pozytywnego, pociąg jedzie. Chcemy zapełnić w jakiś sposób i to, co nam przychodzi do głowy, to jest kupić nową rzecz. Nie cieszymy się tym, co mamy, dlatego, że już to mamy. Zamiast tego marzymy o kolejnej rzeczy, która w końcu ma przynieść nam satysfakcję, która ma przynieść nam w końcu tę ostateczną radość, która już będzie trwała na zawsze. A to niestety tak nie działa. No i jak się okazuje, jak właśnie czytałam sobie na temat tego scarcity mindset, okazuje się, że skupianie się na tym, czego się nie ma, ma taki dość duży negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, na to, jak działa nasz umysł, na to, jak działają nasze emocje. Osoby, które są ciągle właśnie skupione na tych negatywach, wpadają w coś takiego, co w psychologii nazywa się myśleniem tunelowym. Jest to taki rodzaj lęku, strachu, takiego poczucia, że jesteśmy w pułapce, jesteśmy w jakiejś sytuacji, z której chcemy wyjść, natomiast nie widzimy wyjścia, albo widzimy tylko jedno wyjście, które jest bardzo trudne, które też wymaga, nie wiem, jakichś poświęceń. Przestajemy dostrzegać to, co jest dookoła nas, przestajemy dostrzegać ludzi, przestajemy dostrzegać rzeczy, przestajemy dostrzegać jakieś nasze zasoby, które mamy. Po prostu przestajemy je zupełnie widzieć, przestajemy widzieć ludzi, którzy mogą nam pomóc, przestajemy widzieć inne rozwiązania naszego problemu. I w efekcie, kiedy jesteśmy właśnie w trakcie takiego myślenia, widzenia tunelowego, łatwiej jest podejmować decyzje takie impulsywne, dlatego że nie mamy takiej kontroli nad naszymi zachowaniami i ulegamy po prostu jakimś takim impulsom, podejmujemy niezbyt dobre decyzje, dlatego właśnie mówi się, że kiedy człowiek jest, nie wiem, zły albo zestresowany, albo zmęczony, nie powinien podejmować ważnych decyzji i rzeczywiście jest to uzasadnione psychologicznie. Natomiast to, co ciekawe, to co przeczytałam, to że scarcity mindset też potrafi upośledzać nasze myślenie, nasz intelekt, obniżać nawet IQ. Przez to gorzej zapamiętujemy, mamy problemy właśnie z pamięcią, problemy z podejmowaniem decyzji. I teraz, żeby nie skupiać się tylko na negatywach, ale raczej na tym właśnie, co jest pozytywne, to jak można walczyć ze scarcity mindset, czyli z tym nastawieniem na niedobór. Przede wszystkim na pewno coś, o czym mówiłam na tym kanale wiele, wiele razy, to jest ćwiczenie wdzięczności, praktykowanie wdzięczności, skoncentrowanie się na tym, co mamy, co istnieje już w naszym życiu i wyrażanie wdzięczności za te rzeczy. I to może być i na piśmie, i może to być werbalnie. Natomiast im bardziej to będzie takie, bo nie wystarczy o tym pomyśleć, tak, że jestem za coś wdzięczna. Dobrze jest wypowiedzieć to na głos, nawet jeżeli to jest tylko przed sobą, nie wiem, przed lustrem, żeby usłyszeć swój głos, który rzeczywiście wypowiada te słowa. Jestem wdzięczna za moją rodzinę. Na pewno ważne jest, żeby to wypowiedzieć na głos. Dobrym też sposobem, jeżeli ktoś na przykład ma problem właśnie z takim praktykowaniem wdzięczności, odczuwaniem wdzięczności, jest prowadzenie dziennika. Codziennie zapisać jedną, dwie, pięć rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. I taka praktyka właśnie bardzo poprawia samopoczucie psychiczne. Ja sama jestem żywym dowodem na to, bo bardzo długo praktykowałam wdzięczność i to umożliwiło mi właśnie uwolnienie się od takiego myślenia w sposób bardzo negatywny. Drugą rzeczą, jaką można zrobić, żeby przestać być właśnie niewolnikiem takiego scarcity mindset, jest otaczanie się pozytywnymi ludźmi. Na pewno masz w swoim otoczeniu osoby, które są pozytywne i są osoby, które są bardziej negatywne. Jeżeli są osoby, które na przykład wciąż skupiają się na tym, co jest złe, ciągle narzekają, ciągle coś jest u nich nie tak. I zauważasz, że większość po prostu to nie są jakieś problemy do rozwiązania, tylko to jest takie narzekanie dla samego narzekania. Wręcz ja znam na przykład takie osoby, które wręcz odczuwają taką przyjemność z narzekania. My jako Polacy to tak stereotypowo trochę
jesteśmy postrzegani jako taki naród, który narzeka, który widzi same negatywy. Ja pracując z Amerykanami, którzy mają zupełnie inny mindset, którzy są wręcz tacy ekstra pozytywni, widać te różnice i rzeczywiście my jesteśmy, mamy jako naród takie tendencje do czarnowidzenia. Natomiast można dokonać takiego świadomego wyboru i starać się otaczać osobami, które widzą pozytywy, które nie spędzają wszystkich swoich dni narzekając na coś. Bo to jest taka prawda, że my stajemy się tym, z kim przebywamy, upodabniamy się do osób z naszego otoczenia, więc myślę, że warto jest otaczać się właśnie takimi osobami, które nie tylko narzekają, ale też próbują znaleźć rozwiązania dla problemów, które widzą coś pozytywnego. Jeżeli, nie wiem, twój chłopak na przykład zamiast pogratulować ci awansu czy podwyżki w pracy mówi, że dlaczego dopiero teraz, że to już dawno temu powinno się wydarzyć, zamiast ci pogratulować, to może nie jest to dobry kandydat na partnera życiowego. Jeżeli mówisz przyjaciółce, że chcesz przejść na dietę, żeby schudnąć, a ona mówi ci, że to jest bardzo trudne, żeby schudnąć, to być może ta przyjaciółka niekoniecznie ma dobry wpływ też na ciebie. Więc myślę, że zrobienie właśnie takiej ewaluacji pod kątem tego, z kim spędzasz dużo czasu, może sprawić, że ten scarcity mindset będzie miał mniejszy wpływ na twoje życie i zniknie też właśnie taki lęk przed tym, że czegoś ci brakuje, że czegoś nie masz. No i trzecia rzecz, taka bardziej związana z naszym ciałem, z naszym zdrowiem fizycznym, to jest to, żeby dbać o siebie, ruszać się, jeżeli nawet miałby to być jakiś spacer, rozciąganie się, rower. Myślę, że taka aktywność fizyczna, przebywanie na świeżym powietrzu bardzo wpływa na to, żeby odegnać te negatywne myśli. Na pewno wysypianie się, chodzenie spać o normalnej porze, nie picie alkoholu przed snem. A w ogóle alkohol też na pewno może gdzieś tam podbijać te negatywne nasze myśli. No a jeżeli już te negatywne myśli są na tyle silne i nie pozwalają nam funkcjonować, to na pewno warto jest poradzić się specjalisty, pójść do psychologa, do terapeuty, zasięgnąć takiej pomocy, bo też pamiętajmy, że nie wszystkie nasze problemy jesteśmy w stanie rozwiązać sami. Nie musimy ich rozwiązywać sami. Są ludzie, którzy nam pomogą. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby zaopiekować się sobą, zarówno swoim ciałem, jak i umysłem. Ja byłam wiele lat na terapii i to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu. Jest też taka mantra, którą ja od niedawna stosuję. No cześć! A mianowicie staram się sobie powtarzać i staram się pamiętać o tym, że przecież nigdy... Nie będę miała wszystkiego. Nie można mieć wszystkiego. Jeżeli kupię sobie całą szafę ubrań, całe regały książek, to nadal nieskończone ilości ubrań i książek będą, których nigdy nie będę miała. I ta świadomość jest dla mnie, może to się wydawać wam dziwne, ale ta świadomość dla mnie jest właśnie bardzo taka wspierająca, bardzo krzepiąca. Dlatego, że nie muszę chcieć wszystkiego, tak? Bo to pragnienie nie ma szans się zrealizować. I spokojnie można przetrwać z tym, co już mamy. Oprócz tej mantry mam też takie trochę zaklęcie, które sobie powtarzam od jakiegoś czasu dłuższego i muszę powiedzieć, że to jest też bardzo, bardzo skuteczne. Mianowicie powtarzam sobie, że jestem bogata. Chociaż jakby ktoś, kto ma wielki dom i 4 BM-ki w garażu, mógłby z tym polemizować. Natomiast wiecie, to jest tak, jakby wszystko zależy od punktu widzenia. Ktoś, kto jest bezdomny, stwierdzi, że ja jestem rzeczywiście bogata, bo mam mieszkanie i jest wszystko bardzo relatywne. Myślę, że warto o tym pamiętać. Takie podejście do tego, że jestem bogata, jestem bogaty,
To jest takie podejście, które nazywa się abundance mindset. Abundance, czyli obfitość, i to jest jakby przeciwieństwo scarcity mindset. Stephen Covey, może znacie go z takiej właśnie książki 7 nawyków skutecznego działania, bestsellerowa książka. On właśnie pisał o scarcity mindset versus abundance mindset. Pisał o tym, że mentalność niedoboru odnosi się do ludzi postrzegających życie jako taka gra zero-jedynkowa, że mamy kawałek ciasta, ukroimy go na kawałki. Jeżeli ja wezmę jeden kawałek, to ktoś inny tego kawałka nie dostanie. Natomiast życie nie jest jednym skończonym kawałkiem ciasta. Na świecie jest mnóstwo ciast, różnych innych deserów. Są ludzie, którzy nawet nie chcą wcale tego ciasta, może wolą śledzia. Nastawienie na obfitość odnosi się właśnie do takiego myślenia, że tego ciasta jest wystarczające dla wszystkich. Ja, tak jak już mówiłam, kiedyś byłam bardziej właśnie nastawiona na niedobór i myślałam o tym właśnie, że muszę ten swój kawałek ciasta zabezpieczyć jak najszybciej, bo jeżeli tego nie zrobię, ktoś inny to zrobi. Na przykład w czasie pandemii też obserwowaliśmy te walki o papier toaletowy, że jeżeli ja tego papieru toaletowego nie zabiorę z półki, chociaż mam całą szafę papieru w domu, to ktoś inny mi zabierze ten papier i dla mnie nie wystarczy. I rzeczywiście takie myślenie niedoborem przekłada się też na inne sfery życia, na inne, nie wiem, na przykład na relacje nasze z innymi ludźmi. Natomiast powiem wam, że przez taką długą pracę, przez terapię, przez prowadzenie dziennika wdzięczności udało mi się pozbyć takiego właśnie myślenia, skupienia na negatywach. I myślę, że to też bardzo, bardzo pomaga mi w tym, żeby nie kupować kompulsywnie, żeby nie pragnąć tych wszystkich rzeczy, których kiedyś pragnęłam, tylko żeby rzeczywiście cieszyć się tym, co już mam, bo mam tak naprawdę bardzo dużo, chociaż według niektórych mam mało, ale dla mnie to jest dużo. Na pewno taki trik dobrego, lepszego mówienia do siebie, mówienie, że mam wystarczająco, że jestem bogata, że mam mieszkanie, kiedy właśnie rozglądam się wokół siebie, widzę swoich przyjaciół, widzę swoją rodzinę, która jakby, oczywiście to wszystko, co jest w moim życiu, nie jest idealne, ale jest i warto, myślę, to zauważać i cieszyć się z tego. Więc tak, mówię sobie, że jestem bogata i to sprawia, że nie odczuwam jakiegoś takiego braku, nie odczuwam takiej potrzeby, żeby kupować kolejne rzeczy. Taki trochę filozoficzny się zrobił dzisiaj odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać też, o czym chcielibyście, żebym mówiła w następnych odcinkach. Bardzo chętnie będę odpowiadała na wasze sugestie. Być może też jakiegoś vloga nakręcę właśnie tutaj z mojego pobytu u mamy. No i co? Do zobaczenia za tydzień albo za dwa. Cześć.